Drogie, cudowne, wspaniałe, niezwykłe kobiety, od dłuższego czasu zastanawiam się, w jakim celu kobiety, które kochają, kochają nad życie swojego cudownego, wspaniałego, niezwykłego mężczyznę, materiał na księcia z bajki, w jakim celu te kobiety biorą ślub? No oczywiście po to, żeby być szczęśliwe, ale co takiego te kobiety uszczęśliwi? Po co kobieta bierze ślub z ukochanym facetem, z którym jest cudownie? Skoro jest cudownie, to najlepiej, żeby tak zostało i żeby tego ślubu nie brała. To byłoby tak najlepiej. Mądra kobieta doszłaby do wniosku, że jeżeli osiągnęliśmy pewien pułap szczęścia, to wcale nie znaczy, że teraz w urzędzie stanu cywilnego dostaniemy, lub że ksiądz nam da, ewentualnie ksiądz też, że ksiądz może dać nam tę brakującą część do pełnej nirwany, do pełnego szczęścia, do takiego szczęścia, które zapiera dech w żyłach. No tak, też może zaprzeć. Nie będziemy się upierać i dlatego informuję was, drogie cudowne, wspaniałe panie, że dowiedziałem się, że kobiety dlatego biorą ślub, gdyż są przekonane, że ten facet, kandydat na męża, który je tak wspaniale rozumie, który potrafi w lot wychwycić po kilku miesiącach, po kilkunastu miesiącach znajomości, w lot potrafi wychwycić ich nastrój, ich myśli, ich marzenia, to jeżeli oni będą ze sobą dłuższy czas, to nastąpi taka jedność dusz i umysłów, i że ten facet więcej nawet niż przyjaciółka, bez mrugnięcia okiem, wystarczy będzie popatrzeć i on w lot wszystko zrozumie. Czyli kobieta, która idzie do ołtarza lub do urzędu stanu cywilnego, marzy o tym, że ten kandydat zamieni się w drugą połóweczkę jabłuszka. Czyli że on będzie nie tylko, że rozumiał w lot, co ona chce, ale on będzie myślał tak samo jak ona, że on będzie jej odbiciem lustrzanym, że on będzie dopełnieniem jej osobowości, czyli że między nimi nastąpi porozumienie, że oni we dwójkę będą tworzyli jedność. Drogie panie, długo żyję na tym świecie i nieraz spotkałem się z taką sytuacją, że kobieta miała nadzieję, że im dłużej będzie z mężczyzną, tym on ją będzie lepiej rozumiał i ona tym bardziej się będzie czuła rozumiana. Ja to rozumiem, że większość kobiet ma taką nadzieję. Natomiast informuję was, drogie panie, drogie, cudowne, wspaniałe panie, informuję was, że jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło się, żeby pod wpływem czasu kobieta nagle lub po wielu latach poczuła, że jest rozumiana. Wprost przeciwnie. Jeżeli ona czuje się jako tako zrozumiana, jako narzeczona, to ten poziom porozumienia powolutku, w miarę jak będzie miłość wzrastała, to ten poziom porozumienia będzie wygasał. Zapamiętajcie sobie to, drogie panie, nie ma czegoś takiego jak porozumienie z mężem. Z mężem może być miłość, może być wierność, mogą być dzieci. O, dzieci mogą być z mężem. Życzę wam też tego.